Witam Państwa bardzo serdecznie we wtorek 27 grudnia. Jesteśmy już po świętach, a naszym porannym gościem jest Marek Kochajkiewicz, poradnia dietetyczna Zdrowe Pasje. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Jesteśmy już po świętach, jak już powiedziałem przed chwilą. Można byłoby powiedzieć, że no, Wigilia, Boże Narodzenie wiąże się z konsumpcją, jakby nie patrzeć. I czasem przesadzamy. I tutaj pytanie do eksperta, w jaki sposób wrócić do formy po właśnie tym bardzo intensywnym czasie, bo jakby nie patrzeć, no już u nas w tradycji czy w naszej mentalności panuje taki zwyczaj, że zazwyczaj produkujemy tych produktów za dużo, robimy za dużo rzeczy, w konsekwencji czego to zostaje, marnuje się, no i my oczywiście jemy więcej. Więc tak, każdy z nas w lodówce ma, tak jak pan redaktor powiedział, troszkę więcej tych potraw i dań świątecznych. I tutaj, drodzy Państwo, po pierwsze, nie wyrzucamy, tak, bo ogromna szkoda tego pożywienia, jeżeli chodzi o wyrzucanie, bo niektórzy nie mają, więc tutaj proszę jeść do końca te wszystkie produkty. I teraz tak, jeżeli chodzi o spożycie nadmiarowe, tak, w stosunku do naszego zapotrzebowania, do tego, co my potrzebujemy, to, drodzy Państwo, jedną z takich alternatyw czy możliwości to jest po pierwsze ruch, tak, ruszamy się przez cały ten okres okołoświąteczny, poświąteczny. Proponuję zawsze być aktywnym. To w ogóle chodzi o to, żeby wyrobić sobie ten nawyk aktywności fizycznej. Ona pozwala spożywać dobrze, ale również, żeby ta energia się nie odkładała w postaci tkanki tłuszczowej. A taka aktywność najlepsza jaka by była? Taka, żeby no, jak najszybciej można było tę całą kolację wigilijną i te później bożonarodzeniowe potrawy spalić. Tu też musicie Państwo nie przejmować się tym nadmiarem świątecznym kalorii, ponieważ to były tylko i wyłącznie 3 dni, dobrze? I przez te 3 dni nasz organizm nie odłożył kilogramów tkanki tłuszczowej. To jest tylko niewielka nadmiarowa podaż tych kalorii. I tutaj jeżeli chodzi o aktywność, to zgodnie z najnowszymi zaleceniami mówi się o 150 minutach aktywności aerobowej, czyli tlenowej, szybsze spacery, kiedy serduszko szybciej zabije, nam jest trochę cieplej, ale również bardzo ważny trening oporowy, czyli wtedy, kiedy aktywujemy nasze mięśnie. To jest minimum 2 tygodnie, a aktywność fizyczną uprawiamy od samego początku do samego końca naszego życia. Czyli to w żaden sposób nie wpływa u nas na nasze zdrowie? Jeżeli chodzi o nadmiar kalorii spożytych w trakcie świąt, wie Pan co, ja bym tak nie generalizował naszego życia w ciągu tylko 3 dni, ponieważ ja jestem zwolennikiem podejścia bardziej racjonalnego do prawidłowego odżywiania. To nawet jak przejedliśmy się przez ten okres 3 dni, oczywiście nie należy się przejadać. Warto uczyć się takiego spożywienia czy odżywiania z umiarem, czyli z niewielką ilością potraw, które spożywamy troszkę mniej, może troszkę częściej, ale jeżeli już się pojawił ten nadmiar, to ja bym się aż tak tym nie przejmował. Można byłoby powiedzieć, że w tym czasie pojawiają się różne reklamy, które no, promują różnego rodzaju medykamenty, które ułatwiają trawienie. Większość z nich, tak się mówi, zawierają jakieś różne zioła czy jakieś specjalne substancje, które nie tylko wspomagają, powiedzmy, pracę wątroby, ale na przykład właśnie ułatwiają spalanie kalorii, ułatwiają odchudzanie. Jak to wygląda naprawdę? Czy to nie jest przypadkiem jakaś pułapka? Teraz tak, jeżeli chodzi o suplementy, które wspomagają trawienie, to drodzy Państwo, to nie jest tabletka czy remedium na to, że się przejadamy, dobrze? My możemy wspomóc trawienie tych wszystkich potraw wigilijnych, ponieważ one były tłuste, one zawierają dużo tłuszczu, ale to nie jest alternatywa, czyli jem do oporu, jem nadmiar, a później biorę suplement i to wszystko się wyrównuje. Nie, drodzy Państwo, wspomagamy się suplementem. Jeżeli chodzi o tabletki na odchudzanie, to najnowsza metaanaliza, czyli taki przegląd wielu badań pokazuje, że one nie działają. Więc tutaj, drodzy Państwo, nawet jak zjedliście zbyt dużo w trakcie świąt, przytyliście, to tabletka znowu nie spowoduje, że schudniecie. Po prostu one nie działają. To każde takie, czy można, powiedzmy, są takie bardziej, powiedzmy, takie, a co z tymi bardziej ziołowymi? To też jest taka pułapka, to też jest taki chwyt marketingowy? One nieznacznie mogą przyspieszyć spalanie tkanki tłuszczowej, one również mogą nieznacznie spowodować przyspieszenie metabolizmu, ale to bardzo ważne słowo jest nieznacznie. To one za nas nie zredukują masy ciała. Redukcja masy ciała, nazwijmy to prawidłowo, ponieważ odchudzanie trwa bardzo krótko, bardzo szybko i wraca, dobrze? Czyli znowu jest rzut choroby nadmiernej masy ciała, to one niestety będą powodowały to szybkie one mogą spowodować po prostu to szybkie odchudzanie. No tutaj należy redukować poprzez systematyczną aktywność fizyczną oraz jedzenie troszkę mniej niż potrzebujemy.
Właśnie wspomnieliśmy o tych aktywnościach fizycznych. Tutaj spacer jest taki najbardziej rekomendowany. Natomiast no, czy można jakieś ćwiczenie wykonywać w domu, które też by w pewien sposób dały podobny efekt? Załóżmy, że na przykład nie lubimy właśnie zimy, bo jakby nie patrzeć, jest bardzo, bardzo chłodno. I tutaj na przykład, czy istniałaby też jakaś forma też aktywności takiej bardziej w domu? Jasne, że tak. Jest ogrom metod treningowych, które możemy stosować w domu. Jak wejdziemy na YouTube'a i wpiszecie Państwo takie słowa jak tabata, HIIT, interwał, to wyświetli się setki filmów z tymi metodami treningowymi. One trwają od 4 minut do pół godziny i bez problemu możemy je wykonać. Nawet w trakcie świąt mogliśmy je wykonać, żeby być aktywnym. Przecież nawet jak rozmawiamy przez telefon, rozmawiamy z rodziną w trakcie świąt, wiele, wiele minut, to możemy spacerować po domu. Już robimy kroki, już jest ta aktywność fizyczna. Nie siedzimy, drodzy Państwo, spacerujemy. Nawet w domu. Ale chyba lepiej na dworze, nie? Oczywiście, że tak, ale znowu smog i zanieczyszczenie powietrza. Tutaj trzeba niestety troszkę uważać na zanieczyszczenie powietrza, ponieważ negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Ale jeżeli chodzi w ogóle o spacery na świeżym powietrzu, tak, oczywiście. Ale jeszcze jeżeli chodzi o zimę, tak, to co pan redaktor wspominał, no to jest dopiero dobra alternatywa, ponieważ ta termogeneza cieplna, czyli to, że nasz organizm musi się ogrzać, bo jest zimno na dworze, tak? No to ono również przyspiesza metabolizm i spala kalorie. Dlatego na przykład osoby, które morsują, które troszkę lżej się ubierają w trakcie zimy, są w stanie zredukować tkankę tłuszczową w trakcie tego okresu. Ze względu na to, że nasz organizm musi się ogrzać. On wtedy nie produkuje energii jako takiej, którą możemy wykorzystać, ale on produkuje to ciepło. To jest fantastyczne. No ale to chyba jednak tylko dla najbardziej odważnych, jakby nie patrzeć, bo to jednak ujemna temperatura jest, to morsowanie. Ale przede wszystkim cała zima to jest taki czas, gdzie no, nasza odporność jednak mimo wszystko spada. I tutaj też powinniśmy zadbać, myślę, że o naszą odporność. I jak to wygląda właśnie z perspektywy diety? Czy my powinniśmy ją właśnie jakoś bardziej wzbogacać o jakieś witaminy? Tak, właśnie odporność jest fantastycznym tematem. No to kiedyś pisałem na ten temat artykuł. W trakcie pandemii koronawirusa było setki reklam, setki informacji na temat, jak wspomóc odporność. Drodzy Państwo, odporność jest bardzo złożonym czynnikiem. Nie jesteśmy w stanie jej wytworzyć w ciągu chwili, w ciągu roku, tak? Ponieważ są czynniki, na które nie mamy wpływu. To, w jaki sposób się urodziliśmy, to, w jaki sposób nasza mikrobiota, czyli bakterie, które bytują w naszych jelitach, rozwijają się przez okres tych trzech lat, kiedy zaczęliśmy nasze życie, na to nie mamy wpływu. I to też również już wpływa na to, w jaki sposób jest zbudowana nasza odporność. Ale to, co jemy, też ma niezwykły wpływ na naszą odporność, ze względu na to, że nasz organizm, drodzy Państwo, ja mogę porównać nasz organizm do auta. Jeżeli będziecie tankować paliwo, które jest zafałszowane, to wreszcie kiedyś stanie to auto, tak? Ponieważ się zepsuje. I teraz nasze ciało, jeżeli będziecie Państwo dostarczać nieprawidłowych składników odżywczych, będziecie jedynie kompletne pożywienie, to Państwa organizm będzie dalej funkcjonował, ale coraz na gorszych obrotach. Dobrze? I tak samo odporność. Jeżeli nie jecie prawidłowo, czyli nie jecie różnych grup produktów, to niestety ta odporność również będzie spadała. Jeżeli chodzi o wspomaganie odporności suplementami, to drodzy Państwo, pożywienie jest tym najważniejszym naszym suplementem. To, co jemy, wpływa na nasze zdrowie. To jest podstawa. Wiemy, że witamina C jest taka najbardziej, myślę, że ważna, ponieważ ona wspomaga odporność, ale jakie jeszcze? No to jeżeli chodzi o takie wytyczne, tak, bo będę się posługiwał wytycznymi, no to powinniśmy przyjmować witaminę D ze względu na to, że ona również wpływa w jakiś sposób na odporność, dobrze? Jeżeli chodzi o przegląd badań klinicznych, no to nie ma wykazanych w tych badaniach, że witamina C wpłynie w taki sposób, bo witamina D, że nie będziemy chorowali. Witamina C na przykład wpływa na skrócenie czasu przeziębienia. Nie na to, że nie chorujemy, tylko skraca nieznacznie czas przeziębienia. To witamina D, drodzy Państwo, teraz nie ma słońca, jesteśmy mniej aktywni, tak? Czyli nasz organizm nie syntetyzuje tej witaminy, dlatego pod kontrolą badań biochemicznych powinniśmy ją suplementować. Mhm. Oczywiście jeszcze mamy cynk, mamy selen, ale te wszystkie składniki mineralne bądź witaminy, one są w pożywieniu, czyli zaczynamy od właściwego odżywiania się, a później, jeżeli mamy jakieś niedobory pokarmowe, wtedy albo jakieś choroby, które są związane z gorszym wchłanianiem, to wtedy suplementujemy dany składnik odżywczy. Czyli można powiedzieć, że trzeba do diety podchodzić rozważnie i z głową. No właśnie, czyli do diety należy podchodzić przede wszystkim z głową, należy to robić rozważnie, ponieważ no, można sobie zaszkodzić. No i jakby nie patrzeć, istnieje wiele różnych mitów związanych właśnie z odżywianiem. Z jakimi Pan się spotkał
najczęściej, z którymi, jakie są najbardziej dotkliwe dla właśnie samego pojęcia takiego zakrzywienia czynności diety. Jedno z najgorszych takich mitów to jest etykietowanie pożywienia na niezdrowe, zdrowe, dobrze? Ze względu na to, że ono już wytwarza w naszym organizmie pewien sposób informacji na temat pożywienia i bardzo często osoby, które są uczone tego, bo przeczytały, że słodycze są niezdrowe i w trakcie świąt, dobrze? Wróćmy do świąt. Zjadły troszkę więcej tego ptasiego mleczka, tych cukierków, ciast. One będą się czuły bardzo źle z tym, że zjadły, ponieważ to było niezdrowe. Drodzy Państwo, nie etykietujemy pożywienia. I oczywiście jest jedzenie, które jest bardziej odżywcze, jest jedzenie, które jest mniej odżywcze, którego powinniśmy ograniczać. Te produkty wysoko przetworzone, dobrze? Ale w takim prawidłowym odżywianiu na wszystko jest miejsce, dobrze? Wszystkie zakazy, nakazy, czy challenge, czy jestodniowe, że nie jemy tych słodyczy, one wpływają negatywnie. Badania psychologiczne jasno pokazują, że te rzeczy, które ograniczamy, których nie chcemy jeść, czy zakazuje się nam, to my później dwa razy więcej ich spożyjemy, niż gdybyśmy się nauczyli ich spożywać z umiarem. Również bardzo często jest taki mit, że po godzinie 18 nie można jeść owoców. Drodzy Państwo, można jeść owoce, to jest mit. Tutaj, jeżeli byśmy mieli przeanalizować fizjologię organizmu, tak, to wiadomo, już im jest później, tym nasz metabolizm spowalnia. Jest to związane z wydzielaniem melatoniny, ale jeżeli zjecie, drodzy Państwo, jabłko po 18, to też się nic nie stanie. U mnie w rodzinie panowała takie porzekadło, to bardziej od strony może bardziej dziadków. To jak to brzmiało? Śniadanie jedz za dwóch, obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi. Jak to się w ogóle ma do realiów? To też jest ciekawe powiedzenie i też takie czytałem, też takie znam i czytałem na temat tego badania. I teraz tak, bardzo trudno jest określić, czy w tym porzekadle jest prawda, czy może fałsz. Ze względu na to, że pewne badania pokazują, że tak, że to zdanie mówi rację. Powinniśmy jeść więcej na śniadanie, ze względu na to, że to jest początek dnia, jesteśmy po okresie nocnego postu, a na kolację mało, ze względu właśnie znowu, że za chwilę idziemy spać. Nie wykorzystamy tych kalorii spożytych z posiłku. Ale znowu są badania, które pokazują, że nie, tutaj nie ma w tym prawdy. I teraz to mogę powiedzieć, drodzy Państwo, pierwsze spróbować na sobie, dobrze? To jest niezwykle istotne. Po drugie, ja czekam osobiście na metaanalizę albo przegląd badań klinicznych, które mi da odpowiedź jednoznaczną, czy tak, czy nie. W żywieniu i w medycynie tak trzeba poczekać na pewne badania. Czyli w sumie na wyniki tutaj zobaczymy, jak to będzie. Natomiast w przypadku tych mitów wiadomo, że nie powinno się w taki sposób podchodzić do diety. Nie generalizujmy i też pamiętajmy o tym, że właśnie te 3 dni świąteczne nie wpływają aż tak bardzo na nasz metabolizm, na nasz organizm. Bardzo, bardzo dziękuję. Moim gościem był Marek Kochajkiewicz, Opolska Poradnia Dietetyczna. Zdrowe pasje. Dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu i życzę szczęśliwego nowego roku. Jeżeli chodzi o Sylwestra, to drodzy Państwo, taka jedna rada. Jedzmy wszystko z umiarem, bo na wszystko w prawidłowym odżywianiu jest miejsce. Do widzenia.